A więc tak jak zapowiadałem w komentarzach na moim kanale, ruszam serią filmów pod tytułem Tanie gotowanie. Na pierwszy ogień usmażymy dzisiaj mega gównianą grę, jaką jest... Nie, żartuję, tym gównem zajmiemy się kiedy indziej. A dziś przyszykujemy sobie lasagne. Zresztą jak możecie się domyślić po nazwie tej serii filmów, sam nie będę jej przyrządzał, nie jestem tak zajebisty. Z kolei my mamy do dyspozycji lasagna z Lidla za jedyne 15 zł. Jest duża, można się nią nażdrzeć jak ktoś, kto lubi dużo jeść i ogólnie jest fajnie, nie? Tutaj z tyłu mamy jakąś instrukcję. Ale my ją olejemy. Ja wiem po swoich różnych doświadczeniach, że jedyne co trzeba zrobić to włożyć do piekarnika i czekać aż będzie śmierdzieć po całym domu. Do dyspozycji mam oto ten sprzęt przedwojenny serii Mora. Mora z Mora na potwora. Ha, ale jestem jednak zajebisty w tworzeniu wierszów. Trochę ujebana. No dobra, to może przechodźmy do czynów. Zerwiemy tą gównianą folię. Będzie z tym ciężko. Dawaj, kurwa. No. No. Jak zawsze w takich przypadkach bywa, producenci muszą to tak przytwierdzić, aby człowiek musiał się nacharować jak wół. Oh, dobra. No, fajnie się odrywa, jak już pójdzie po tym pierwszym zerwaniu. Oh, taki ślutnik chyba, trochę się zmroziło. Generalnie myślę, że można to przechowywać w lodówce, ponieważ biedronce również są przechowywane w takich lodówkowych temperaturach. Nie ma się co bać, że wam coś tam się zepsuje. Oczywiście nie na więcej niż tam miesiąc, powiedzmy. Wtedy to już może być trochę przesrane. No dobra, więc mamy to już rozpakowane. Teraz zajmijmy się ociepleniem, czyli to, co piecyk lubi najbardziej. Odstawiamy tą niezwykle wkurwającą mnie lampę na bok. Otwieramy magiczny wehikuł czasu. I że jest to piecyk gazowy, nie elektryczny, to będę musiał w ten otworek wsadzić bardzo technologicznie zaawansowaną zapałkę. Po czym oby piecyk się zapali. I to nie chodzi akurat o mnie. No dobra. Odłożę kamerkę, żeby mieć wygodniej. Okej. Udało mi się nie sparzyć. Tak jak mówiłem, moja kuchenka jest trochę starszej daty, dlatego nie mam tutaj miernika temperatury, ale myślę, że jak ustawię tak na 6,5, coś koło tego, to będzie dobrze. Dobra, teraz przeczekam jakieś 5 minut, trochę może więcej, jak się nagrzeje i wracamy z powrotem. Weź mą otchłań. Dobra, wróciliśmy do mojej ociekającej zajebistością kuchni. Piecyk się już chyba nagrzał, aż skwierczy. To tak, żeby wyjąć tackę o konsystencji czarnej kupy, użyję do tego mojej ściereczki. I teraz wkładamy naszą lasagne, która jest przewodnią myślą dzisiejszego programu. O, jeszcze taki bajer, że trzeba z tego główienka to wyjąć,
No właśnie, bym włożył z tym, a potem to mi się tak trochę zdziwi, o co chodzi. Jakbym wpierdalał plastik. Okej. Teraz ostrożnie trzeba to włożyć na tackę. Mamy, chyba wszystko w należytym porządku się znajduje. Dobra. Teraz nie zamkniemy. Jeszcze dokręcę do dokładności milimetrowej nasz mierniczek. I patrzymy na zegarek. Mamy 15, powiedzmy 20. 23. Jakoś tak. To gówno smaży się od 20-30 minut, w zależności jak bardzo fajną mamy kuchenkę. Tak więc powiedzmy, że za 10 czwarta zobaczymy, jak tam nam się lasagna już upiekła. Wracamy do Torunia, żeby nażreć się piernikami. Dobra, a teraz czeka nas najbardziej przerażający moment naszego pieczenia lasagni, gdyż trzeba teraz będzie to gorące gówno wyjąć. A to nie będzie takie proste, zwłaszcza że nie jestem w posiadaniu żadnych rękawic, które mogłyby mi tę czynność ułatwić. Ale zobaczymy, jak tam się prezentuje. Było napisane, że musiał być żółto-brązowy ser. O, sądzę, że już jest akurat. No dobra. Wyłączamy. Teraz będzie uzbroić parę setek siereczek, aby sobie nie odparzyć czegoś. Dobra. To jedziemy. Bądźcie ze mną. Okej. No tak mi nie będzie łatwiej. Dobra, jemny aparacik gdzieś na chwilę. Tak możecie popatrzeć sobie na ścianę. No bardzo widowiskowa jest ściana. A ja wyjmę tackę. Nie było tak źle. Dobra. Jak już zapewne domyślić się możecie, kucharz ze mnie z żaden. Ale coś takiego mi wystarczy. Owa lasagna waży 1 kg. Jestem człowiekiem, który lubi dużo wpierdalać. Pochłania jedzenie z prędkością światła i kiedy powiedzmy dożrę gdzieś tak do 3/4 lasagni, to jestem najedzony w chuj. Naprawdę jest to coś jest niesamowicie syte. Na jedną osobę, na dwie spokojnie można się najeść. Tutaj jeszcze tylko zostawimy piecyk otwarty, aby się tam fajnie wywietrzył. A na ten czas ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że sami spróbujecie przyrządzić coś takiego. Tymczasem życzcie mi smacznego. Na razie.